I się powiem wam, zrobiłem sobie przypile taśmowe. Zobaczcie, tu pod spodem blacha poobijana. No nieładnie to wygląda. Spada, leci gdzieś nie wiadomo gdzie. A i wymyśliłem sobie taką półeczkę. Oczywiście tu jest wszystko zrobione, że jak dosunę nawet maksymalnie i maksymalnie opadnie, to nie zaczepi mi o ten ertalon. To jest półka z takiego ertalonu. Śruba jest imbusowa schowana, także tu nie przeszkadza. Tu nawet jakbym coś chciał grubego, to mogę tu sobie zrobić w razie czego drugi otwór czy coś. Tu w razie czego coś znów podstawić, jakby było ciężkiego, zaraz niektórzy powiedzą. Ale myślę, że z powodzeniem 20-30 kg to przecież część ciężaru zostaje tu, na stałej części maszyny. A tu tylko jest po to, żeby podtrzymać. No i teraz ostatnio taki. Cięłem takie płaskowniczki 40×20. No i po cięciu on się tylko przesunął tutaj w tą stronę. No i wszystko, i nie spadło. A tak to by było, poszedłbym gdzieś i łup, łup. I tutaj jest tylko ustawiona śruba. Także jak będę miał długie sztuki, to zderzak sobie wysunę i nie będzie spadać. Jeszcze tylko do węższych sztuk coś tam się wymyśli, ale mniejsze sztuki nie robią takiej szkody. Tutaj mam taką siateczkę ze złomu, jak i w tą siatkę też spadają detale. Wtedy one też się tłumią jakby na tej siatce, bo siatka trochę tłumi, takie obija. Także taka mała, a praktyczna rzecz. Dziękuję.